Witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak wygląda warsztat zegarmistrza pasjonata. Już wcześniej na moim kanale był tego typu film, jednakże zdecydowałem się go ukryć ze względu na to, że wiele rzeczy zrobiłem, wyjaśniłem tam niefachowo i niejasno. Ale teraz, jak już minęło trochę czasu, zebrałem też nieco narzędzi oraz wiedzy, postanowiłem go zrobić jeszcze raz i lepiej. Poza tym dostałem się też do grona fachowców i wieloletnich zegarmistrzów, od których też dostałem poza samą wiedzą trochę narzędzi oraz innych rzeczy, których mi brakowało. Bardzo im za to dziękuję. Darczyńcy to pan Piotr, Tomasz, Dominik oraz pan Dariusz. Bardzo im jeszcze raz za to dziękuję. Pozdrawiam Was oraz przejdźmy już teraz do właściwej treści tego materiału. A więc zaczniemy sobie od najbardziej podstawowej rzeczy, czyli miejsca, w którym się wszystko dzieje. Sam blat, a właściwie same te rzeczy właśnie, które się robi, pracuje, rozkłada, składa, powinny siedzieć na odpowiedniej podkładce. To jest podstawa, ja przez długi czas nie miałem, teraz właśnie dostałem, tak jak wcześniej mówiłem. To potem będzie też w filmie, jak rozpakowywuję. Oczywiście, tak jak też wcześniej pewnie mówiłem, za wszystko bardzo dziękuję. Mata specjalna w tym przypadku od Bergeona, która się nie elektryzuje i też jakieś tam inne specjalne warunki spełnia. Kolejną rzeczą jest oczywiście madełko na mechanizm, żebyśmy mieli w czym trzymać nasz mechanizm podczas pracy. Kolejnymi rzeczami są oczywiście wszelakiego rodzaju kostki i właśnie inne przedmioty, poduszki, na których można postawić taki zegarek lub mechanizm pracować. Też oczywiście inne proste rzeczy typu tam ostrze albo jakieś podważaki. Ja to akurat mam, to są akurat specjalnie zrobione do płyt datowników w niektórych zegarkach, między innymi w Poliotach. Idąc po kolei, oczywiście to, czym pracujemy, czyli śrubokręty, też trochę trzeba ich mieć, śrubokręty i pensety. Przede wszystkim kiedy chodzi o pensety, trzeba sobie uświadomić też ważną rzecz, a mianowicie to, że penseta w tym fachu powinna być chwytką. Służyć tylko do chwytania, nie do siłowania się i wyginania, bo wtedy bardzo łatwo się niszczą końcówki. Nawet najlepsze pensety są bardzo wrażliwe i w sumie tylko to, jak kto z nich korzysta, sprawia, jak one długo będą miały swoją formę i będą w stanie dalej funkcjonować tak dokładnie. Oczywiście kilka metalowych o różnych kształtach antymagnetycznych. Jedna tam plastikowa do tego, żeby wskazówki czy jakieś inne delikatniejsze rzeczy spróbować podnieść. Kolejną ciekawą rzeczą są takie chwytaki. To jest między innymi do koronek czy do osiek. Między innymi do koronek, ale do innych rzeczy też by się nadało, jakbyśmy chcieli sobie chwycić w taki sposób. Kolejną rzeczą jest też, nie wiem jaką to ma swoją nazwę, ale do zdejmowania i zakładania teleskopów. Końcówkę ma właśnie w takim kształcie, że pozwala nam te teleskopy wciskać lub też wyciągać. Następne z takich oczywiście podręcznych narzędzi, bo złota zasada jest taka, żeby na blacie i w okolicy mieć jak najmniej rzeczy, żeby mieć po prostu do danej pracy. Zawsze w tym fachu, jak się pracuje, po prostu wszystko, co jest nieużywane lub właśnie dodatkowe, typu tam prasa, dodatkowe rzeczy, zawsze niech są pochowane i po prostu wyjmujemy to, co trzeba, żeby zachować porządek, bo to jest podstawa. Kolejnym właśnie z tych narzędzi pierwszego wyboru jest tak zwany drewniak, czyli kwarcz, patyczek drewna służący do tego, żeby coś wcisnąć albo poskrobać bez ryzyka, że się poryszę albo zniszczy to, w czym się robi. No i oczywiście śrubokręty. To ja akurat mam dwa, które też dostałem od... Oj, ale mi dzisiaj wszystko lata. Od Bergeona. Takie
z popularniejszych rozmiarów. Mam ich więcej, ale tutaj trzymam oczywiście te, które są najbardziej potrzebne, żeby nie mieć bałaganu. Idąc dalej, zaraz do maszynerii dojdziemy. Oczywiście segregatory na nasze elementy, które używamy, żeby podczas rozkładania móc sobie te elementy segregować i odkładać podczas mycia i tak dalej. Zestaw do zdejmowania wskazówek, czyli to plus, dobra, nie będę tego wyciągał, żeby sobie bałaganu znów nie robić, ale podkładki pod tarczę do zdejmowania, żeby samej tarczy nam nie porysać, pudełko na same wskazówki i tarczę oraz rzeczy do zdejmowania, czyli w tym przypadku albo takie właśnie narzędzie do zdejmowania wskazówek, albo takie łopatki, które akurat w moim przypadku są ręcznie robione, ale spełniają tą robotę, dlatego na razie ich używam. Właśnie w takim przypadku trzeba na takie elementy charakterystyczne bardzo uważać, żeby ich oczywiście nie zniszczyć, bo to są wrażliwe rzeczy. W kwestii wskazówek, jak jeszcze jesteśmy, oczywiście do ich zakładania używa się specjalnej prasy. Takiej oto. Prasy różne ma wytłoczki do różnych wskazówek i wielkości. Pozwala nam swobodnie wcisnąć je bez ryzyka, że właśnie coś poryszemy i zrobimy nierówno. Kolejną rzeczą, która jest podręczna, czyli gruszka do przedmuchiwania z brudu, do osuszania, też bardzo ważna rzecz. Tu oczywiście mam więcej rzeczy, na przykład same śrubokręty, też takie dodatkowe, tam gorszej jakości, ale do innych zastosowań, jak na przykład punktak, albo tam inne po prostu. Jakieś tam szczoteczki i pędzelki, które służą do też czyszczenia. Tutaj akurat mam elektryczne rzeczy, może to gdzieś jeszcze przyczepię wyżej, żeby mi się tutaj nie majtało, ale w tym kąciku właśnie to trzymam. Przechodząc dalej, tutaj akurat sobie stoi werk z Metrona, który był ze złomu, ale na razie jestem na etapie, żeby go wstępnie uruchomić, jak widać chodzi, ale wymaga potem dogłębnego czyszczenia, ale jeszcze się nada i będzie z tego porządny zegar, ale to jest temat na inny film, dlatego na razie niech sobie idzie na drugi plan. Oczywiście przepraszam, że tak nie po kolei, ale niestety nie mam jak w tym wszystkim się kierować tutaj, żeby to jakoś zgrabnie wyglądało, więc po kolei po prostu będę jechał i pokazywał po stole. Kolejną rzeczą jest timografer lub wibrograf. Służy do kalibrowania takich zegarków, oczywiście tych, które mają zakres uderzeń od 18 tysięcy w górę, bo wolniejsze się kalibruje na wyczucie, czyli budziki i większe zegary wahadłowe lub innego typu, ale to mówiłem w filmie, jak kalibrować zegarek, więc jak ktoś jest ciekawy, to tam zapraszam. Potem oczywiście po tym, kiedy sam zegarek rozłożymy, wyczyścimy i tak dalej, do czyszczenia też zaraz przejdziemy. Smarowanie. Oliwiaki, czyli takie specjalne właśnie patyczki, mówiąc łopatologicznie, do nakładania smaru. W tym przypadku też mam od Bergeona, w tym większą część też dostałem, za co oczywiście dziękuję, oraz specjalne albo takie naturalne taka trzcina, co się po angielsku nazywa peakwood, albo też takie właśnie jak trochę jak chrupek styropianowych, syntetyczne, nie wiem jak to się nazywa, służy do czyszczenia, po prostu w tym się końcówka oliwiaka po prostu wbija i się w ten sposób oczyszcza. Oczywiście kilka oliwiaków, bo do kilku rodzajów smarów. No i przejdziemy sobie teraz do samych smarów. Jeszcze poza tym, o, tutaj macie kawałek tego peakwooda do czyszczenia. W tym temacie właśnie smarów, na tym poziomie, na którym ja jestem i do tych zegarów mniejszych przede wszystkim, się używa minimalnie dwóch typów smaru, nie licząc samej sprężyny. Pierwszy to jest Moebius 9010, który służy właśnie do smarowania samego zestawu i kompletu balansowego, czyli tam Inca Block, czyli te systemy antyszokowe, same kamienie nakrywkowe, palety kotwic, łożyska kotwicy, właśnie koło wychwytowe oraz koło sekundowe, czyli to co się kręci szybko i z dużą prędkością, ale jest delikatne.
a powyżej tego powinno się już używać nieco innego smaru, czyli w tym przypadku Moebiusa D5, go mam w szufladzie i zaraz wam to pokażę, jak dojdziemy do szuflad. Teraz wam w teorię tylko powiem. I Moebiusa D5 się używa właśnie od tego koła sekundowego w górę, czyli koło pośrednie, koło minutowe, datownik, automat, ćwiertnik, właśnie tam koło godzinowe i te inne koła od remontuaru. Jednak możemy używać jeszcze w tym celu innego smaru na sam remontuar. Nie pamiętam jego nazwy i numeru, ale można właśnie jeszcze używać jeszcze bardziej wyspecjalizowanego. Jednakże na chwilę obecną ja używam do tego Moebiusa D5, bo jeszcze tamtych wszystkich smarów nie mam i chcę zużyć te, które już mam. Nie kupując oczywiście kolejnych, bo one się też terminują i trzeba mądrze tym dysponować, żeby się nic nie zmarnowało. Do większych zegarów, nie licząc samych sprężyn, bo do sprężyn są jeszcze inne smary, ja używam akurat takiego teflonowego. Na razie jak zużyję ten, który mam, po prostu kupię ten właściwy. Właśnie po prostu nie chcę nic marnować, bo ceny tych smarów wcale nie są niskie. A w kwestii większych zegarów, do takich dużych stojących jest też, są oliwki też od Moebiusa. Do takich wielkich wahadłowych jest 80-40, a do budzików jest 80-30. I właśnie też tych smarów jeszcze wcześniej nie używałem i nie mam, ale właśnie ich się powinno używać i jak będę kolejny taki zegar składał, to je kupię. Tu mam więcej właśnie takich rzeczy pobocznych, typu tam właśnie chwytaki, popychaki, jakieś, no nie wiem, czy można tak nazwać, ale do wpychania, popychania i robienia na przykład do czyszczenia albo smarowania klejem oraz sam pędzelek. Jak jesteśmy w kwestii mycia, to jeszcze nie mam tej maszyny, ale kapitał na nią zalokowany mam. Czyszczarka Elma, ewentualnie też Urema, ale wolę Elmę i ją zdobyć. To są takie stare pukarki, choć cały czas się ich używa, bo to naprawdę dobre marki były i wcale te sprzęty na obecną chwilę nie są złe na tyle, żeby ich nie używać. No i właśnie mam zalokowany kapitał i niedługo też myślę, że zdobędę ją. Jeszcze jej nie mam na tym filmie, ale chcę go nagrać właśnie też ze względu na to podziękowanie. Kierując się dalej, a wracając jeszcze do tego tematu, bo nie powiedziałem, jak ja myję. Ja myję ręcznie w benzynie ekstrakcyjnej. Jest to czasochłonne, trzeba się trochę przy tym namachać oraz postarać, żeby się nie nawdychać trujących oparów. Dlatego właśnie lepiej mieć taką maszynę i sobie na nią uzbierać, niż potem cały czas myć ręcznie. Właśnie w ten sposób ja myję pędzelkiem delikatnie i do skutku. Myślę, że niedługo już będę miał tą pukarkę. W kwestii innych rzeczy właśnie idąc po kolei. Szelak. Mam tu szelak. Tylko raz próbowałem go użyć, ale na razie mi się nie udało. Nie miałem czasu do tego wrócić. To jest specjalna żywica, którą się wkleja kamienie w zegarkach albo końcówki sprężyny włosowej. Ja próbowałem wkleić sobie kamień do kotwicy od Poliota, ucząc się oczywiście, bo to jest przede wszystkim podstawa, ale na razie mi się to nie udało. Do tego oczywiście trzeba sobie zrobić specjalną podstawkę oraz palnik. Są to takie rzeczy już bardziej grubszego kalibru, ogólnowarsztatowe, więc tu ich dokładnie nie będę pokazywał. Ja po prostu sobie ze słoika po deklu zrobię, z deklu po słoiku zrobiłem tą podstawkę na to i nad właśnie takim porządniejszą zapalniczką to grzałem, ale mówię właśnie, że powinno się mieć palnik spirytusowy, no i to trzeba sobie wyrobić i wyćwiczyć. Poza tym ja jeszcze mam farbę do wskazówek, taką świecącą, ale kiepska, chińska, nie używam jej, już wolę dać zwykłą białą farbę. Właśnie te podważaczki do wskazówek, wszelakiego rodzaju oczywiście otwieraki. Jeszcze są klucze, ale do nich potem przejdziemy, bo mam je w szufladzie. To właśnie otwieraczka, tak. Przepraszam, ale mi się umieli wszystko. Podważaczka, tam narzędzie do zdejmowania wskazówek.
co by mówić profesjonalnie. A tu, tak jak widzieliście na otwieraniu, a właściwie będziecie widzieć na otwieraniu paczek, reszta takich zapasowych narzędzi, taka penseta tam z lupką, jakieś tam moje starego typu, stare jeszcze takie wytłoczki do wskazówek ręcznego, do ręcznego wsadzania, które sobie robiłem, tam takie narzędzie też do teleskopów, no ale takie bardziej zapasowe, rzadziej używane. Optyka, przede wszystkim do optyki trzeba zaliczyć lupę zegarmistrzowską, bo oczywiście bez takiego czegoś by się nam bardzo ciężko pracowało. Ja mam zwykłą piątkę na okulary oraz takie, które mają porządne powiększenie, bo 20 kilka razy albo prawie 30, jak mają filtry założone, to oczywiście do rewizji kamieni i tych najbardziej precyzyjnych rzeczy. Rękawiczki takie pełne i jeszcze mam takie specjalne na same palce, żeby, bo oczywiście siedzieć tyle czasu w rękawiczkach nie jest zawsze wygodnie, one się tych lubią wkręcać, dlatego się używa takich specjalnych rękawiczek jakby na palce, to zaraz sobie zobaczycie. Oraz mam tutaj jeszcze kompas, którego używam do sprawdzania, czy zegarki nie są namagnesowane. Oczywiście rodiko jeszcze, czyli taka masa plastyczna służąca do pracy z najmniejszymi elementami oraz do czyszczenia wszelakiego rodzaju drobinek. Ją potem się oddziela i sobie i się po prostu trzyma zadozowaną tam odpowiednią ilość do różnych celów, brudniejsze i czystsze, na przykład do czyszczenia tam z opiłków albo do czyszczenia samych tarcz. Oczywiście, że się tego od razu nie wyrzuca, trzeba po prostu sobie to posegregować. Jeszcze w kwestii samych lup i przyrządów można sobie właśnie jeszcze sprawić jakieś lupy, żeby od czasu do czasu coś móc pokazać komuś albo samemu sobie zobaczyć bez konieczności zakładania tych soczewek albo lupy zegarmistrzowskiej, bo jednak męczą one nieco już wzrok, w szczególności po dłuższym czasie pracy razem z nimi. Z tych rzeczy właśnie pierwszej potrzeby, które należy mieć pod ręką, to wszystko. Przejdziemy sobie teraz do półek i szuflad, bo tutaj też mam wiele ważnych rzeczy. Przede wszystkim suwmiarka. Oczywiście podstawa w mierzeniu szkiełek i innych rzeczy, też bardziej precyzyjnych. Same segregatory na części, tu mam akurat od stoperów, bo też od jakiegoś czasu próbuję sobie ożywić i przywrócić do funkcjonowania radziecki stoper jakikolwiek, bo one miały niemalże te same werki. Na razie mi się jeszcze nie udało i nie miałem czasu się tym zająć, ale jak będzie coś, to przynajmniej tu mam właśnie zapas na takie większe rzeczy, właśnie zasobnik na większe rzeczy. No i oczywiście świeczka do opalania właśnie czegoś, jeśli byłoby trzeba, oraz miejsce właśnie na jakieś mechanizmy i większe rzeczy, które są rozłożone i czekają. Ja mam tu ten zabytkowy francuski budzik, który jest też na jednym z moich filmów. Jest rozebrany dlatego, że trzeba mu ogarnąć ośkę od zmiany godziny, bo tylna część ośki minutowej właśnie się po prostu ułamała. Była w sensie ułamana, ja nawet nie mam do tego pokrętła, ale trzeba to po prostu zrobić. Oj, ale nam wleciało. Same zasoby typu teleskopy oraz części do samych mechanizmów, same mechanizmy. Oczywiście pochowane i posegregowane. O, tutaj też. Podstawa to jest właśnie to, żeby mieć wszystko posegregowane. I tu mam też te smary. Sam Moebius D5. Całą buteleczkę prawie, którą też dostałem, bardzo za to dziękuję. Smar, którego obecnie używam właśnie zamiast Moebiusa 9010, to jest 8000. To jest jego uboższa wersja, bo znacznie tańsza, ten 9010 jest znacznie droższy. Ja ją kupiłem na początku właśnie, chcę po prostu zużyć, potem sobie kupię ten lepszy smar. Można też używać właśnie z tego, co czytałem, po parametrach tego. To jest taka uboższa wersja, która ma nieco gorsze właściwości, ale oczywiście lepiej jest używać tych najlepszych smarów, które są rekomendowane. No i oczywiście właśnie reszta tam części. Tu mam tam Ankera, jakieś inne zegarki, które czekają jeszcze na naprawę. Tam uszczelki, szkiełka, baterie, ogółem zasoby. W kolejnej szufladzie mam resztę narzędzi. Tu jest naprawdę dużo. Po kolei będziemy sobie
podróżować w tym. Tu mamy resztę rzeczy od drewniaków oraz tej specjalnej roślinki do czyszczenia oliwiaków. Specjalne czyściki do tarcz, pająk do szkiełek, do wciskania oczywiście, do osełka do ostrzenia śrubokrętów. I tu mam jeszcze więcej rzeczy, klucze właśnie do deki. Taki chiński, rozklekotany, nieco gorszej jakości. Tu teraz dostałem też lepszy, taki mosiężny, też właśnie do otwierania, tylko dwuramienny. Mikrometr, wkładki do klucza, wyciskarka do tych trzpieni od bransolet, młoteczek, pilniki, wszelkiego rodzaju kombinerki, więcej pęset, zapasowe oliwiaki. Jeszcze tutaj mam w sumie nic więcej tu nie mam. Jeszcze tylko inny kompas i po prostu pudełka po reszcie rzeczy. Tu mam już takie totalnie rzeczy już bardziej brudne i związane z polerowaniem, takimi rzeczami. Pasty właśnie, zestaw do polerowania szkiełek specjalny od Polywatcha. Naprawdę fajny, pomimo tego, że to jest znacznie, że Polywatchowe rzeczy są po prostu droższe, to naprawdę oddają to i opłaca się je kupić, bo bardzo dobrą gradację mają i jeszcze dają te specjalne szmatki i nie ma czegoś takiego, że po wypolerowaniu nadal będą jakieś mikrorysy. Farba do wskazówek, taśmy, ogółem takie rzeczy większego kalibru, woda destylowana, kleje, alkohol do czyszczenia. Jak przejdziemy sobie w głąb, tu ja sobie trzymam też zabytkowa skrzynka rodzinna, taka, to mogę powiedzieć, na rzeczy właśnie, które naprawiam, klientów i tak dalej, żeby się nie kurzyły, nie brudziły. Śrubokręty większe, do większych zegarów oczywiście, tej zapałki do świeczki też do opalania, zapas rękawiczek oraz te, które się nakłada na same palce, tak jak wcześniej mówiłem. Piętro wyżej z kolei więcej zasobników, werki, tarcze, zaraz wam pokażę. Stale teleskopy, jeszcze dokładniejsza suwmiarka, jakieś tam pudełka na wkręty, gwoździe, jakieś takie druciki do blokowania i robienia też różnych rzeczy. Tu jest ciekawostka, to zobaczymy tam i na koniec pokażę wam to i zadam takie pytanie, zobaczymy kto w komentarzu odpowie, wyróżnię to oczywiście w kolejnym filmie. Tutaj tarcze posegregowane, tam same mechanizmy oraz części do nich. Piętro wyżej urządzenia, miernik, demagnetyzer, to się odrobne plątanina zrobiła, tokarka i osprzęt do niej, tokarka i osprzęt, osprzęt, czyli tylko właściwie pedał do jej włączania takiego nożnego, bo niestety reszty nie mam, oraz też urządzenia do sprawdzenia, czy nie są napromieniowane zegarki, czyli w tym przypadku dozymetry. Jeden chiński, mam drugi chiński i ten wojskowy, którego tutaj akurat nie trzymam. Oczywiście zawsze trzeba uważać na wszelkiego rodzaju rzeczy, w tym przypadku w starych zegarach, tak jak już to mówiłem w tamtych filmach. Występuje ta trująca farba i lepiej zawsze móc sprawdzić i wiedzieć, jak mocno jest szkodliwa i jak trzeba na to uważać. Tu trzymam jakieś tam rzeczy techniczne albo gazetkowe oraz kilka książek. Potem wszelakiego rodzaju pojemniczki na części i segregatory właśnie kolejne, bo elementów właśnie zawsze jest dużo, a w szczególności jak ma się jakieś różne projekty, to trzeba wszystko segregować. Prasa do szkiełek i dekli oraz tam dalej są wytłoczki do niej, więcej pudełek, jakieś takie zapasowe rzeczy oraz koperty na szrot. Myślę, koperty na szrot, po prostu taki ogólny szrot metalowy. I w sumie de facto to tyle. Jeszcze w ramach tej ciekawostki na końcu możecie napisać w komentarzach, do czego to według was służy i jak odpowiedź będzie tam poprawna, to zostanie wyróżniona w następnym filmie.
Jeszcze oczywiście do takiego warsztatu wliczają się cięższe narzędzia, typu rzeczy tam do polerowania, wiercenia, ale ich tutaj nie będę pokazywał, bo są to już po prostu typowe sprzęty przeciętnego warsztatu, zwykłego, a niekoniecznie już tylko i wyłącznie zegarmistrzowskiego. Nie wiem, co jest w środku, tylko zdjęłem jedynie folię od kuriera, więc zobaczymy to razem. Słychać, że jest tam dużo różnych rzeczy. Za wszystko jestem oczywiście bardzo wdzięczny i niesamowicie się nie mogłem doczekać po prostu. Chyba widzę, że to do góry nogami chwyciłem. To delikatnie. Chyba tu pisze połamania werków, ale nie mam pewności. Ale przypinka zapewne z miasta osoby, która mi to wysłała. Bardzo dziękuję i jest mi bardzo miło. Kolejna suwmiarka, trochę zużyta, ale się też na pewno przyda. Przynajmniej teraz tej mojej, którą używam sporadycznie do bardzo precyzyjnych rzeczy. Będę miał po prostu taką, żeby ją używać bardziej w akcji i się nie musieć martwić. Jedno z słoiczków jest otwarte, ale to przynajmniej się przyda, żeby schować te opiłki i odłamki, które się zrobiły. O, tutaj pewnie będziecie widzieli. Ja to ustawię bardziej tak, żebyście widzieli po prostu to, co wyjmuję. Kolejny słoiczek. Coś jeszcze jest w saszetce. Kilka śrubokrętów i oliwiaki od Bergeona. Jeden taki miałem swój. Jeszcze raz bardzo dziękuję, bo to już są fajniejsze rzeczy i naprawdę przydatne. Wszystko się przyda. Pewnie na lata będę tego używał, więc jeszcze raz bardzo dziękuję. Tak samo kilka śrubokrętów. Wyglądają na nieco porządniejsze niż chińskie. I jedno takie dziwne coś. Pewnie albo końcówka do graweru, albo coś. Bardzo cieniutki i widać, że ma końcówkę z jakiegoś specjalnego metalu. Tutaj jeden pusty, ale to wszystko się przyda. Nie wiem, ile razy powiem jeszcze raz dziękuję w tym filmie, ale będę dawał tyle, ile trzeba. Chusteczki do czyszczenia. Też takie właśnie do okularów i do takich rzeczy ja używałem. O dziwo, ostatnio mi się skończyły, ale nie kupowałem kolejnych, bo nie, na razie mam małą przerwę w serwisach. Ale jeszcze raz bardzo dziękuję za wszystko, bo wszystko się przyda. Tutaj kawałek szkła. Nie wiem, co to jest. Może się dowiem, jak dojdę potem. Jakiś mały zegarek. Naprawdę tego się nie spodziewałem, ale... To nowy, tej, z metką. Naprawdę fajnie, że mają te metki kompletne. Się zgadzają z tym. To nie jest nic chyba dołożone. Po prostu wow. Tutaj kolejny maluszek szwajcarski. Butex. Nie wiem, jak wy to widzicie, mam nadzieję, że jest ostrość, no, w miarę. I to chodzący, wow. Po prostu, poza tym podziękowaniem i w sumie tylko tym, nie wiem, co jeszcze właściwie mogę zrobić dla pana Tomasza.
który mi to wysłał, któremu jeszcze raz bardzo dziękuję. Kolejny słoiczek. O kurczę, rzecz, o której też jakiś czas temu rozmawiałem ze znajomym, a mianowicie takie drewniaki do skrobania oraz takie kawałki, nie wiem jak ta roślina się nazywa, to się nazywa pikut czy jakoś tak, służąca do czyszczenia oliwiaków. Też bardzo to usprawnia robotę, jest wygodniejsze niż rodziko. Podkładka pod tarczę do zdejmowania wskazówek od Bergeona. Nie będę musiał używać teraz tych swoich folijek, które mam. Bo będę mógł markową tekturkę. Czy to tworzywo, nie wiem z czego to w sumie jest, ale na pewno będzie lepsze niż improwizowany kawałek folii. Po prostu im więcej widzę i im głębiej dochodzę w tej paczce. Im głębiej dochodzę do dna tej paczki, to po prostu aż mi się kręci w głowie od wrażenia i wdzięczności. Kolejny mały Szwajcar na chodzie razem z tą metką. Pewnie po serwisach nie są, sądząc po tym, w jakich stanach były te pierwsze, ale i tak jako materiał na film bardzo fajna rzecz, wprawdzie nieco mniejsze. Kolejne pudełeczka, podkładki. Wow, widziałem. To jest do tarcz. Też widziałem to na zagranicznych filmach właśnie, specjalne pałeczki do czyszczenia. Wow, aż mi się po prostu nie chce wierzyć, bo de facto temat samej darowizny stanął tylko na smarze, którego mi brakowało, a nie na aż tylu prezentach. Ale po prostu, no nie wiem co po prostu mówić z wdzięczności. Jakaś podstawka pod coś z jakimś czymś. Tak wiem, naprawdę wiele to mówi, to nie wiem do czego służy, ale się oczywiście zapytam. Bo wow, nie wiem do czego to jest, ale na pewno się za chwilę zapytam potem, jak to nagram. Kolejne pudełeczka. No tu widzę, że trzeba uważać, bo się zaczynają małe odłamki szkła. Kolejne takie pudełeczka. Kolejny zegarek. Znów nie będę go wyjmował, bo to jest taki sam jak tamten Butex. Trochę śmiesznie to po polsku brzmi, ale po prostu wow. Nie wiem skąd pan Tomasz to miał, ale jeszcze raz mu bardzo dziękuję. Coś do polerowania szkiełek. A, szmatka specjalna. Okej, to jest też bardzo fajna rzecz. Bo nie wiem, czy to mówiłem to na niektórych ze swoich filmów, ale zawsze właśnie na niektórych szkiełkach ta szmatka, której używałem, powodowała, że nawet pod, bo ma bardzo dokładnego wypolerowania, było widać rysy takie dosłownie mikro, które pewnie wynikały z nieodpowiedniej szmatki właśnie, czy tam z problemu z gradacją. Ale jak widać, teraz dostałem takie szmatki specjalne, za które też jeszcze raz po prostu dziękuję. Wow, a tu dwa śrubokręty od Bergeona. Wiem, że to może dla osób, które nie mają z tym fachem do czynienia, może być trochę dziwne, że się tak cieszę tam z jednego śrubokrętu czy coś, ale popatrzcie sobie, ile potrafią kosztować na tle takiego warsztatu, który się może rozwijać z takimi finansami jak mój. Takie coś to jest po prostu i tak skok bardzo wielki, jeśli chodzi o jakość, i dlatego też właśnie jak to wszystko skompletuję i będę miał kilka takich bardziej podstawowych rzeczy, to dlatego właśnie nagrywam tą drugą część filmu z warsztatu. Wybaczcie, jak tak dziwnie to mówię, nie mogę się zdecydować z której perspektywy, ale po prostu
nie mam głowy do tego, składany z momentów, które były bardzo rozciągnięte w czasie. Tam we wstępie po prostu wszystko wytłumaczę, tu tylko mówię i właśnie odpakowywuję to, co dostałem, za co po raz kolejny bardzo dziękuję. I sam smar, o który głównie poprosiłem. Rzeczy w paczce jest naprawdę ogrom. Będziemy po kolei rozpakowywać, a właściwie będę po kolei to wyjmować. Pierwsza rzecz to w sumie, nie wiem nawet co, miks jakichś różnych rzeczy. Jakieś igły, podstawki. Ale fajny gadżet. Penseta z lampką do większych rzeczy. Poza tym do zdejmowania teleskopów oraz podważania po prostu tego typu narzędzia. Taki miks tej rzeczy. Się zastanawiam jeszcze, do czego służą, potem wam po prostu pewnie w programie do montowania dodam napisy. Dodam wam po prostu napisy, co to jest, jak nie wiem. Kolejną rzeczą są takie oto pojemniki. Wielorakiego zastosowania też się na pewno przydadzą. Specjalna, delikatna szczoteczka oraz taki chwytak do koronek i różnych osiek. Gruszka zegarmistrzowska kolejna. Staw oliwiaków. Taka mata gumowa techniczna do... Takie oto pudełko z... Dobra, już wiem co to jest. To są takie foremki do wciskania delikatnych szkiełek lub deklów albo innych rzeczy, na przykład ze złota, których nie można porysać ani nic. W pierwszej chwili to wyglądało dość śmiesznie. W kolejnym pudełku znajduje się klucz do dekli. Taki dwuramienny, regulowany. Podstawka pod oliwiaki oraz kawałek takiego specjalnego drewienka do czyszczenia, tak zwany pikut, z tego co widzę tutaj, to też już wcześniej raz dostałem, oraz takie specjalne rękawiczki, co się na palce po prostu zakłada, żeby nie musieć cały czas mieć rąk w rękawiczkach, a móc właśnie swobodnie pracować z mechanizmem. Kolejna rzecz to porządne i takie mosiężne nadełko na mechanizmy. Też taki chwytak zaciskany do różnych rzeczy, w tym na przykład do koronek. Oraz praska do dekli i szkiełek, takich na twardo razem z wytłoczkami, oraz taka specjalna mata, też markowa od Bergeona, właśnie do pracy. Pozwala ona na to, że elementy nie uciekają, są ładnie widoczne. W sumie to byłoby na tyle. Bardzo jeszcze raz tym trzem osobom dziękuję, które stworzyły tą paczkę. Pozdrawiam je serdecznie i no po prostu jeszcze raz dziękuję, bo te wszystkie rzeczy się przydadzą na pewno w moim rozwoju. Odciążą mnie też właśnie z konieczności kupowania tego wszystkiego i będę mógł zwrócić uwagę i zająć się innymi rzeczami, które też potrzebuję do swojego warsztatu. A trochę trzeba na nie jednak jeszcze uzbierać. Więc jeszcze raz dziękuję.